Sponsorem programu ZEW Natury jest producent ubrań myśliwskich Deer Hunter. Na program ZEW Natury zapraszają sponsorzy: Czeska Zbrojowka, Incorsa, forhunting.pl, Termasel, Two Wolves, Kolba.pl, Epolowanie, Wilkor oraz Vacuum Global. Na razie nie dzieje się nic niezwykłego, ale nie wiem, co będzie dalej. Wszystko przez to, że od dziecka do głowy wkładano mi przeróżne historie związane z Księżycem, a właściwie z jego pełnią. Zaraz się okaże, ile z nich jest prawdą, a ile powstało w wyobraźni człowieka. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny tajemniczy odcinek programu ZEW Natury. Na tym ściernisku zapewne nie jeden zwierz jeszcze znajdzie wspaniały smakołyk, pszenicę, która pozostała po żniwach. Ale już niedługo na tym samym polu będzie ucztowała dzika zwierzyna na wspaniałych, dorodnych żołędziach. Dawno temu te wspaniałe żołędzie były istotnym źródłem pożywienia dla człowieka. Zawierają mianowicie bardzo dużą dawkę skrobi, białka i tłuszczy. Zawierają w sobie również garbniki, które odpowiadają za charakterystyczny gorzki smak. Żeby były zdatne do spożycia, poddawano je ługowaniu, czyli innymi słowy namaczaniu. Po kilku takich zabiegach żołędzie traciły nieprzyjemną gorycz, a produkowano z nich mączkę żołędziową, jak również kawę. Kiedy o tym wszystkim mówię, sam mam ochotę wrócić do korzeni i spróbować tej kuchni. Niepozorne oczko śródpolne to naprawdę ważny element ekosystemu, szczególnie w takie dni lipca. To właśnie tutaj zwierzyna znajdzie ochłodę i zaspokoi pragnienie.
Dlatego w obrębie takich miejsc nigdy nie poluję, żeby zwierzyna czuła się tutaj bezpiecznie. To wręcz niebywałe. Na środku tego zlanego słońcem pola pojawił się znikąd przepiękny rogacz. Próbowałem na chwilę zatrzymać go wabikiem, żeby mu się lepiej przyjrzeć, ale się nie dał. Z tego snopka z całą pewnością byłby wspaniały stół, a może łóżko, pachnące i naturalne. Widzicie z tyłu te chmury? Czy zastanowiliście się kiedykolwiek, dlaczego chmury, które składają się z cząsteczek wody, są białe i ciemne? Dzieje się tak za sprawą promieni słońca, które od tych kropel odbijają się niczym od lustra. Czym mniejsze zagęszczenie kropel, tym łatwiej promienie słońca przebijają się przez cząsteczki wody i chmura jest jaśniejsza. Te ciemne chmury to dużo większe skupisko kropel. Z tych chmur właśnie spadnie na pewno dużo, dużo więcej wody. Słuchajcie, w jednej sekundzie zrywa się wiatr, przed chwilą było uderzenie pioruna. To oznacza tylko jedno, idzie burza. Dlatego szybciutko udamy się do samochodu, żeby przeczekać tą nawałnicę. Thank you.
Deszcz to niby nic wyjątkowego, ale po kilkumiesięcznej suszy to naprawdę ulga i orzeźwienie. Jeszcze chwilka. Już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zupełnie wsiąknę w tą świeżość natury. To wspaniały obrazek. To brama spadających złotych kropel, która wita mnie radośnie w łowisku. Nie trzeba mnie zachęcać, już tam biegnę. Bardzo proszę, niby rozpoczynam w tym samym miejscu, ale jakże innym po tym krótkim, intensywnym deszczu. Raz drugi łowisko będę przemierzał wzdłuż torów, ale liczę bardzo, a właściwie nie muszę liczyć, bo widzę, że teraz będzie zdecydowanie większy ruch. Przepiękny obrazek. Nic dziwnego, że w taką świetną pogodę sarna koza wyprowadziła swoje koźle na spacer. Czerpią z natury pełną piersią. Właśnie dla takich obrazków kocham tutaj być. Spacerujące sarny, przepiękny rogacz z wylakierowanymi parostkami. To wszystko w oparach świeżutkiego powietrza to absolutna magia i ekscytujące emocje. Rozumiem, dlaczego młode łabędzie są umaszczenia szarego. Gołym okiem
ciężko je dostrzec. Idealnie się kamuflują na tle trzciny. Łabędźniemy, bo tak właśnie brzmi nazwa tego dostojnego ptaka. Należy on do rodziny kaczkowatych, tak samo jak znane nam kaczki czy gęsi. Jak sama nazwa wskazuje, przez większość czasu dokładnie je zniemy. Jednak dorosłe samce potrafią wydawać dźwięki. Syczą, prychają, a nawet gwizdają. Dźwięki, które słyszymy podczas ich lotu, spowodowane są pracą skrzydeł. Naprawdę fajny rogacz do strzelenia w nietypowej formie parostków myłkus. Niestety pech polega na tym, że rogacz stoi na wzniesieniu, a za nim droga asfaltowa, po której jeżdżą samochody. Strzał skrajnie niebezpieczny, na pewno nie mogę sobie pozwolić.
O nie, nie, już nie tym razem. Słuchajcie, niesamowita historia. Przed chwilą na głos wabika przyszedł do mnie szóstak nieregularny. Tak, selekcyjny rogacz. Podszedł na 10 metrów. Niestety nie mogłem oddać skutecznego i bezpiecznego strzału. Stał w krzakach, absolutnie nic nie widziałem. Słyszałem, jak na mnie szczekał. To istna zabawa w kotka i myszkę, w myśliwego i rogacza. Ale warto było, emocje pozostały. I pojawiły się dziki, zaraz po rogaczu. To znak, że już teraz rozpoczęły swoją wędrówkę. Gdzieś mi zginęły w tych chabziach, ale mam nadzieję, że jeszcze się z nimi dzisiaj spotkam. Robi się coraz ciemniej, dlatego w tych chaszczach już coraz ciężej cokolwiek dostrzec. Więc teraz przejdę na ściernisko, na którym lepiej będzie widać czarne sylwetki dzików. Możliwe. Przez chwilę poczułem się, jakbym był w Ameryce Północnej. Spotkałem na swojej drodze rodzinę Shopa Bracha. Właśnie wyprowadził swoją rodzinę w poszukiwaniu żeru. A że jest zwierzęciem wszystkożernym, na pewno będzie mu łatwo coś znaleźć. Już naprawdę ciemno, ale mam jeszcze do zrealizowania jeden plan. Moim planem jest to ściernisko. Być może spotkam na swojej drodze czarnego zwierza. Tym bardziej, że mamy dzisiaj pełnię. Szczególną pełnię, ale nie uprzedzam faktów, ponieważ niebo jest mocno zachmurzone i nie wiem, czy cokolwiek będę mógł wam pokazać.
Już nieraz w naszym programie pokazywaliśmy, jak natura potrafi zaskakiwać. Dzisiejszego dnia przygotowaliśmy odcinek specjalny. Dzisiaj planowaliśmy polowanie przy pełni księżyca. Tym bardziej, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem. Całkowitym zaćmieniem księżyca. Ale jak wspomniałem na początku, natura postanowiła inaczej. Cały spektakl skryła nam za czarnymi chmurami. Jednak co by nie mówić, dzień był absolutnie wyjątkowy. Było dużo emocji, dużo przygód. Mam nadzieję, że Wam również się podobało i już za tydzień zobaczymy się w kolejnym odcinku Zew Natury.